Budynek Rafał wchodzący w skład kompleksu byłego rybnickiego szpitala Juliusz dziś nie prezentuje się jeszcze zbyt okazale. Jednak te rusztowania świadczą o tym, że niebawem się to zmieni. W tym miejscu powstaje Muzeum Medycyny i Farmacji we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską, która przekazuje dla tego obiektu artefakty związane z historią medycyny i z historią lecznictwa. Poza artefaktami obiekt ma być naszpikowany multimediami. Będzie bardzo interaktywnie i bardzo ciekawie, zapewnia Agnieszka Skupień, rzecznik rybnickiego magistratu. Przypomnę, że wszystkie te działania wiążą się z osobą Juliusza Rogera, przyrodnika, entomologa, społecznika, miłośnika Śląska i wreszcie lekarza, który był fundatorem tego szpitala. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budynek Rafał ponownie ożyje w roku 2020. Na tym jednak nie koniec prac związanych z kompleksem Juliusz. Wciąż walczymy o pozyskanie dotacji na remont budynku Juliusza. Szkoła rzemieślnicza na terenie całego tego zabytkowego kompleksu prowadzi końcowe prace związane z remontem starej apteki. Na rozpoczęty właśnie remont udało się uzyskać wsparcie finansowe Unii Europejskiej w wysokości 5,5 miliona złotych.